Krystyna Sibińska i kolejny program z cyklu Gorzowski Bohater. Dzisiaj jest z nami lekarz pediatra, były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Bez wątpienia musimy rozmawiać o Gorzowskim Szpitalu, bo przecież parę lat temu jeden z najbardziej zadłużonych szpitali i podejmując wtedy decyzję o przeznaczeniu sporych pieniędzy na oddłużenie, czy wyobrażałeś sobie, że ten szpital będzie wyglądał tak, jak on wygląda dzisiaj, jak go odwiedzasz? To była jedna z trudniejszych decyzji, które podejmowałem, bo to było największe oddłużenie szpitala w Polsce, jakie kiedykolwiek nastąpiło. Czyli podpisanie decyzji o przekazaniu ponad 100 milionów złotych szpitalowi w oparciu tylko o projekt restrukturyzacji, projekt tego wszystkiego, co się będzie potem działo, to bardzo ryzykowna decyzja dla każdego ministra. Ja tę decyzję podpisałem, dlatego że wiedziałem, że tutaj są ludzie, którzy potrafią tym szpitalem zarządzić w sposób odpowiedni, że ten zastrzyk pieniędzy pomoże mieszkańcom Gorzowa na długie lata. I tak się też stało. Dzisiaj z taką satysfakcją przyjeżdżam do Was tutaj do szpitala i jak tutaj jestem, kiedy patrzę na to wszystko, jak to wszystko ruszyło, jak ten szpital nabrał oddechu. Warto było zaufać. Pewnie, że warto było. I to mocno ryzykowne. Bardzo się wtedy denerwowałem, czy premier zaakceptuje tę decyzję, no ale udało się. Udało się i myślę, że wszyscy się z tego cieszymy. Jak już wspomnieliśmy o tym, że jesteś lekarzem, a gdybyś nie był lekarzem, to kim byś był? No, ja miałem bardzo wiele różnych marzeń. Ja mam taką trochę artystyczną duszę, więc myślę, że ciągnęło mnie bardzo w stronę muzyki. Bardzo chciałem być muzykiem, chciałem mieć zespół rockowy, chciałem być aktorem. Tak pogrywałeś trochę w knajpie nad morzem, prawda? Tak, pogrywam zawsze. Gitara jest nieodłączna. Ja gitarę mam właściwie w sercu. Nauczył mnie grać mój ojciec, jak byłem nastolatkiem, może tak, chyba nastolatkiem, wczesnym nastolatkiem. Był taki czas, kiedy moi rodzice prowadzili taką knajpę nadmorską, tam się realizowałem, robiliśmy tam koncerty, graliśmy dla ludzi, śpiewaliśmy poezję śpiewaną, zapraszaliśmy teatr amatorski, świat, o którym niewiele osób wie. No, po to jest ten program, żeby pokazać trochę inną twarz Bartosza Arłukowicza. Wiesz, ty pochodzisz z małej miejscowości tak. I to nie jest łatwo, żeby wybić się, żeby pokonać pewne przeszkody. Mała miejscowość, może trochę gorsza szkoła, może trochę inne warunki, a jednak ty postanowiłeś, że idziesz w daleki świat. Tak naprawdę z tego, co wiem, ojciec wysadził cię na dworcu i mówi, jedź sobie... Jedź sobie i szukaj swojego miejsca w tym świecie. Tak było. Wychowałem się w małej wiosce, w Radowie Małym. Potem przez czas szkolny, czyli szkoły podstawowej, liceum, mieszkaliśmy z rodzicami w Darłowie. Też niewielka miejscowość. Potem przyjechałem do Szczecina i faktycznie tak było, jak mówisz, że w 90 roku mój tata przywiózł mnie do Szczecina i powiedział, musisz sobie synu radzić. I wtedy nawet nie wiedziałem, że tramwaje jeżdżą w dwie strony w Szczecinie. Pojechałeś w drugą stronę. Pojechałem w drugą stronę. Nie znałem, to dla mnie jest pewna symbolika tego, dlatego że ja jestem politykiem z tego miasta. Jakby mieszkam dzisiaj w Szczecinie, a wtedy nie znałem nikogo, ani jednej osoby. Nikogo zupełnie nie znałem w Szczecinie. A dzisiaj mam tych przyjaciół setki albo tysiące w Gorzowie, w Zielonej Górze, w Szczecinie. Ale żonę znalazłeś sobie w Lubuskim. Tak, żona moja pochodzi z Lubuskiego, stąd mój związek z Lubuskim i bardzo często tu bywam. I dlatego nawet się cieszę, że jestem dzisiaj z wami tutaj. Dlatego, że tak, Edyta wychowała się, całe dzieciństwo spędziła w Cybince, czasy szkolne w Zielonej Górze. Jej rodzina, bardzo liczna rodzina, bo ona pochodzi z bardzo licznej rodziny, ma dużo rodzeństwa, mieszka w całym województwie lubuskim, więc ja się tu czuję jak u siebie, znam każdy zakątek Lubuskiego. Wypoczywamy tutaj też, bo to piękne lasy, jeziora macie. Bardzo lubię tu przyjeżdżać. Pracowałeś jako pediatra, cały czas związany z dziećmi. Ta praca między innymi też zaowocowała chyba najwyższym odznaczeniem, jakie dzieci mogą przyznać człowiekowi, prawda, który z nimi jest. Order uśmiechu. Tak, to dla mnie jeden z ważniejszych dni w moim życiu, kiedy dostałem ten Międzynarodowy Order Uśmiechu, to ten moment, jak się stoi wśród setek dzieci, pije się sok z cytryny, życzę tego każdemu, bo tego się nie zapomina nigdy. A ten Order Uśmiechu przyznały mi dzieciaki faktycznie za wieloletnią taką pracę, ale nie tą pracę taką zwyczajnego lekarza, bo wiele lat byłem absolutnie normalnym, zwyczajnym lekarzem w szpitalu na oddziale, ale za to, co się działo wokół tego szpitala, za to, że robiliśmy przedstawienia teatralne dla dzieci z onkologii dziecięcej, woziliśmy je z Fundacją Pani Prezydentowej Kwaśniewskiej po całej Polsce i Europie. Potem wielkie przedsięwzięcie, mianowicie wielu ludzi w to zaangażowanych, aby w Szczecinie powstało zachodniopomorskie hospicjum dla dzieci domowe. To dla mnie było niezwykle ważne, żeby dzieci, które są w takiej bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej, jestem w tym bardzo delikatny, bo zajmowałem się przez całe lata leczeniem białaczek i guzów mózgu u dzieci,
i wiedziałem, że to jest potrzebne. To się stało dzięki dobrej woli wielu ludzi i to wszystko w Szczecinie działa. Jestem z tego bardzo dumny, jestem szczęśliwy, że tak jest. Zdarza się, że spotykasz czasami teraz swoich byłych pacjentów i widzisz, jak dorośli, jak funkcjonują, jak się realizują. To musi być niesamowite. Właśnie w każdym mieście, w Lubuskim, w Zachodniopomorskim, w Koszalinie, w Szczecinie, w Gorzowie zaczepiają mnie pacjenci, podchodzą do mnie przepiękne kobiety, rośli faceci, którzy mówią, że ich leczyłem jak miałem rok, czy jak mieli rok, czy dwa, czy trzy, to wzruszające dla mnie. Nawet jedną pacjentkę spotkałem kilka tygodni temu na uniwersytecie, podeszła do mnie dziewczyna Nikola i mówi, że ja ją leczyłem i wyciąga z telefonu zdjęcie. Takie zdjęcie, którym ona jest niemowlakiem, ja się nad nią pochylam jako lekarz. Jej mama zrobiła to zdjęcie wiele lat temu, ona była bardzo ciężko chora na bardzo poważną chorobę. Dziś jest przepiękną kobietą i to są takie momenty, kiedy człowiek wie, że że warto było to wszystko robić. Mówisz o zdjęciach. Jakbyśmy mieli porównać twoje zdjęcia jeszcze sprzed paru lat, to tak było cię tych parę dziesiąt kilogramów więcej. To prawda. To jest kolejna, to poruszasz trudne tematy. I wiesz, to jest taki temat właśnie, że no jak to zrobić? Wiele uwierzycie osób pyta. Państwo, że ja ważyłem 104 kilo? To jest nie do uwierzenia. Naprawdę. Był taki moment, że ważyłem 104 kilo i tak się na siebie pewnego dnia wkurzyłem, że postanowiłem, że od jutra dość i schudłem 27 kg. To dla mnie była mordercza walka połączona z rygorystyczną dietą, z kąpielą właściwie prawie codzienną przez całą zimę w jeziorze. Takie morsowanie z przyjaciółmi. Mega walka, ale warto było. Dzisiaj ważę tyle, dokładnie ile chciałem ważyć. Muszę spytać o dietę, bo to jest bardzo trudne zadanie, tak się zawziąć, schudnąć, no ale coś musi pomóc. Dieta, prawda? Radykalna, naprawdę. Przez pół roku bardzo walczyłem z tą swoją, z tymi swoimi kilogramami, ale podjąłem decyzję z dnia na dzień. To też jest śmieszna historia, dlatego że wielu ludzi mnie pyta dlaczego. Przyczyna jest bardzo, bardzo śmieszna, anegdotyczna. Szedłem do Faktów po Faktach z TVN24 jesienią roku 2016 i tuż przed wyjściem do Faktów po Faktach pękła mi po prostu sznurówka w bucie. I pomyślałem, że muszę ją szybciutko zmienić, bo dokręcał mnie czas, musiałem biec. Zmieniłem tę sznurówkę, podniosłem się, byłem cały spocony i wtedy byłem na siebie tak wściekły. Poszedłem pamiętam, do redaktor Kolendy Zalewskiej, odbyliśmy ten program, wróciłem do domu, podjąłem decyzję. Od następnego ranka rzuciłem jedzenie po 19, rzuciłem wszelkiego rodzaju słodkie napoje, przeszedłem na wodę z cytryną, radykalna dieta. No ty jesteś taki radykalny i taki trochę, że tak nie chcę użyć słowa... czarno-biały? Nie czarno-biały, ale właśnie taki, że chciałbym się powiedzieć, że masz takie swego rodzaju ADHD, bo tak szpital jedno, ale jeszcze było przecież pogotowie ratunkowe. To moja ale ukochana praca. No więc, czyli nie skupiasz się na czymś jednym, tylko musi być cię wszędzie dużo, pełno tak. I nieustająco. Ja w ogóle jestem szczęśliwy wtedy, kiedy mam co robić. Chociaż lubię też spędzać, być samemu, lubię poczytać książkę, wyciszyć się, też to się zdarza, ale generalnie... Po co był ci agent? Do tego zmierzam właśnie. Bo jestem trochę przewrotny w życiu, dlatego że ja nie lubię takich standardów, takich kanonów, że coś jest utarte, to tak już musi być, że lekarz pediatra, poważny lekarz, tak, wykładowca persona. Uczelniany, to musi być ktoś bardzo poważny, że chodzi do uczelni, wykłada studentom, temu nie wypada. Wypada, wszystko w życiu wypada. W życiu trzeba spełniać marzenia, robić rzeczy, których normalnie wydaje się wszystkim wokół, że się nie robi. Pojechałem do agenta, dlatego że chciałem ludziom pokazać, że ten poważny doktor, lekarz pediatra, wtedy jeszcze przecież nie polityk, ma też swoje słabości. Ja skakałem z bungee, chodziłem po jakichś wysokościach strasznych, gdzie się bałem tego strasznie, bo ja się bardzo boję wysokości. Pokazałem, że się potrafię bawić, że też mam dystans do siebie. I też w polityce pokazuję, że staram się mieć ten dystans do siebie, dlatego żeby pokazać ludziom, że polityk to nie musi być ktoś bardzo nadęty, taki egocentryczny. Ja się śmieję sam z siebie. Widać to czasami, chociażby właśnie takie twoje podejście do takich codziennych spraw, jak dieta, odchudzanie, ale bycie też między ludźmi, cały czas między ludźmi. I ten agent to był taki chyba trochę też początek budowania może właśnie trochę innego Bartosza Arłukowicza, nie lekarza, nie skupionego właśnie tylko na pediatrii, tylko trzeba robić coś jeszcze więcej, prawda? Bo w życiu trzeba robić różne rzeczy, trzeba też się bawić, trzeba być szczęśliwym, trzeba lubić ludzi. Ja
dlatego jestem ciągle na ulicy, dlatego że mi to sprawia autentyczną satysfakcję. Ja lubię przebywać wśród młodych ludzi, uwielbiam uniwersytety trzeciego wieku. Ja czerpię energię od starszych ludzi, którzy opowiadają różne historie, pokazują, jak życie bywa przewrotne, opowiadają swoje doświadczenia życiowe i też buduję taką grupę ludzi wokół siebie. Ja to nazywam łączeniem energii pokoleń. Wokół mnie są nastolatkowie, dwudziestoparoletni ludzie w połączeniu z ludźmi, którzy mają po 75 lat, dlatego że ci 75-latkowie nie zawsze zdążają za tymi młodymi, ale ci młodzi często wyhamowują i słusznie przy tych starszych, żeby posłuchać, co jest warte w życiu, a co nie. Lubisz być szefem, prawda? Tak od początku. Tak, lubię, lubię, zdecydowanie. Szef piętra, akademika, tak. Szef wszystkich szefów. Zawsze lubiłem, lubię dowodzić. Taką mam cechę charakteru. Lubię mieć pełną kontrolę nad procesami, które się wokół mnie dzieją i tak, tak jest. Ale nad swoim pierwszym autem nie do końca zapanowałeś. Kto ci to powiedział? Kto ci to powiedział? Bo zdarzyło się, no wiesz, to moje pierwsze wymarzone auto, o tym mój swoim wspaniały pierwszym aucie. Trabant 601 kombi, plastikowy, z biegami w ręku, z kranikiem na paliwo, wymarzony. Pamiętam jak dziś, jak na niego ciężko pracowałem za granicą, byliśmy z Edytą, moją żoną, zrywaliśmy winogrona, żeby zarobić na ten pierwsze auto. Jako studenci zarobiłem, kupiliśmy tego Trabanta, woziliśmy nim z akademika do szpitala ludzi, znaczy kolegów studentów. Jako jeden z pierwszych miałem samochód wtedy, tego Trabanta 601 kombi niebieskiego, na którym ktoś mi napisał sprayem miliarder. No i ten Trabant pękł na pół. No właśnie. Na torach tramwajowych. Na Turzynie przejeżdżałem, pękł samochód. No, mam ogromny sentyment, bardzo żałuję, że go gdzieś tam oddałem komuś, bo dzisiaj bardzo bym chciał go mieć. Takie początki twoje działania, mówisz, że pracowałeś, zresztą chyba jak każdy student, jak każdy młody człowiek, żeby się utrzymać, żeby też odciążyć trochę rodziców, ale też przyjeżdżałeś na bazary różne, może stąd też taka miłość, tak? Słubice, sprzedawanie jeansów. Pierwsze pieniądze, które w życiu zarobiłem, takie pieniądze, które były już jakkolwiek wymierne, to było na bazarze w Słubicach, to prawda. Jako studenci pamiętam pierwszego, drugiego roku, trzeciego roku medycyny ze swoją żoną Edytą. Ona mnie do tego namówiła, przekonała mnie do tego. Sprzedawaliśmy różne rzeczy na tym wielkim rynku słubickim. Jak do dzisiaj mam w głowie osób, taką muzykę, która tam leciała, takie piosenki z lat 90., które tam puszczali ci, którzy sprzedawali te sery, dżinsy, różne kosmetyki. Ja tam w tym wszystkim byłem, świetnie się tam czułem. Zresztą do dzisiaj mam kolegów z tamtego czasu. Jest Andrzej, jest Grzegorz, myślę, że Andrzej się nie obrazi, jak nazwisko wymienię, Andrzej Pilimon. To są chłopaki z okolic Lubska, którzy ze mną pracowali wtedy. Fajne czasy. Fajne czasy. Jak dzisiaj patrzysz na młodzież, ona jest trochę inna niż ty byłeś, niż ja byłam, niż było takie to wcześniejsze pokolenie, które było zdane tak naprawdę samo na siebie. Ale też nie ma co mieć się o to do tych naszych dzieci dzisiejszych pretensji, do tych naszych nastolatków. To był inny świat. Pamiętasz, no, my pracowaliśmy, żeby kupić sobie pierwszy magnetofon kasetowy. Ja pamiętam swoje marzenie. Pierwsze dżinsy. Miesiąc ciężkiej pracy. Czy ten mój pierwszy samochód, ten Trabant, podkreślam, 601 kombi plastikowy z biegami w ręku. No dzisiaj są inne czasy, ale też problemy mają większe, bo internet, bo globalizacja, trochę samotność w sieci. Jak patrzę na swojego syna, który ma lat 17, to ja spędzałem z kolegami czas grając w zespole rockowym, który się nazywał A to my, i graliśmy perkusję, mieliśmy zrobioną z garnków mojej mamy. Oni jednak już takich rzeczy nie robią. Dzisiejsza młodzież, ale też mają piękne, fajne życie. Każdy czas jest inny. No. Myślę, że ważne też jest to, że jednak czyha sporo niebezpieczeństw na młodzież. Już wspomnę o używkach, o narkotykach, ale też o to, co powiedziałeś, samotność w świecie, ale to jest też związane z hejtem, z takim, że potrafi być młodzież okrutna w stosunku do siebie, prawda? Ja jestem bardzo aktywny na Facebooku, Twitterze, na Instagramie. Uważam, że trzeba iść z duchem czasu. Pewnie jestem trochę nieudolny. Syn mnie tam wspomaga w tym wszystkim, żeby to wszystko sprawnie szło. Ale tak, widzę takie zjawisko, że te przyjaźnie stają się bardziej powierzchowne, że ktoś kogoś nazywa przyjacielem tylko dlatego, że ktoś kogoś gdzieś zna w internecie czy na czacie. No, moi przyjaciele, pewnie jestem już trochę staroświecki, choć nie czuję się jeszcze w żaden sposób stary, ale ja mam przyjaciół z liceum i mój kumpel o przezwisku Kufel,
To jest mój przyjaciel od 30 paru lat. No i odwiedzamy się, starzejemy się razem i... W internecie trudno nawiązać taką przyjaźń, i prawda? Jakby nie gadamy ze sobą codziennie, ale jak się widzimy raz na miesiąc czy dwa, no to wpadamy sobie w ramiona i mamy sobie tyle do opowiedzenia, że czasu i nocy brakuje. Wspominałeś o tym, że tak ze sportem to było różnie. Ja już się poprawiłem. Już się poprawiłeś i właśnie o to spytam. Jakbyś chciał rozegrać partyjkę ping-ponga, to kogo byś tak najchętniej widział jako Kocham przeciwnika? Kocham tego ping-ponga. Zaraziłem się tym dawno. Już gram od nastoletnich lat w ping-ponga. Z tatą grałem w ping-ponga, ale do dzisiaj z kolegami gram. Mam takich partnerów w Szczecinie, z którymi pogrywamy nawet dosyć ostro w tego ping-ponga, tak mi się wydaje. Pewnie to nie jest jakiś zawodowy poziom, ale daję radę. Ale też zaraziłem się żużlem i to przez Gorzów i Zieloną Górę. Lata temu, nie pamiętam kto, ale ktoś mnie namówił, żebyśmy przyjechali do Gorzowa na mecz stali. Ja nigdy nie byłem fanem sportów, ale jak poczułem zapach tych motocykli, ten ryk na stadionie w Gorzowie, w Zielonej Górze, ja wiem, że to jest rywalizacja Gorzów, Zielona Góra, ale ja kocham żużel, jeżeli tutaj i tutaj, dlatego że ja po prostu uwielbiam ten sport, jak patrzę na tych młodych chłopaków, jak oni jeżdżą tymi motocyklami, bez hamulców, na tych zakrętach, jak ten stadion ryczy, no, dla mnie to jest wspaniałe. No i tutaj takim akcentem żużlowym lubuskim zakończymy. Mam nawet taką fotografię, kiedyś udało mi się na krótką chwilę dosiąść motocykla żużlowego, wspaniały motor, ale muszę powiedzieć, ja jestem motocyklowy w ogóle, ja lubię jeździć motorem, mam prawo jazdy na motor, kocham motory, jeżdżę motorami. Ale byś się nie odważył. Ale ten żużel, nie wiem, czy się odważył wejść w ten zakręt. Dziękuję Tobie za nasze spotkanie. Myślę, że może przyjdzie taki czas, że kiedyś usiądziesz na ten motor. Może poproszę któregoś z Waszych żużlowców, żeby mnie tak powolutku nauczył jeździć. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.